Wiewiórki i bobry, dzień dobry. Lany poniedziałek. Wracamy z Piotrkiem na to pole, gdzie wyszedł ostatnio Ludwik XIV. Piotrek już tam jest w okolicy, gdzie ta monetka wyskoczyła. Ja powoli sobie zmierzam. Na razie pogoda dopisuje. Na razie nie mamy lanego poniedziałku, aczkolwiek tutaj szybko się te rzeczy zmieniają. Dwa guziczki mi do tej pory wyskoczyły, nic specjalnego nie nagrywałem. W tej chwili wyszedł trzeci, ale w bardzo ciekawej sytuacji, bo dwa fanty były w jednym dołku. To, co mi zrobił wykrywacz, taką kakafonię jak dostałem, aż zdziwiony byłem. No, wyjaśniło się, kiedy kopnąłem. To taki symbol lanego poniedziałku, prawda, nakrętka na kran, żeby nie było w temacie. Ona do torby, do findbaga. Drugi fan natomiast to guziczek. Na początku ładna krągłość, zieloniutka patynka. Myślę, o, jest pierwsza monetka, fajnie. Potem tak przetarłem delikatnie palcem. Ta spatynowana na zielono moneta zaczęła się srebrzyć. No, już serduszko mocniej zabiło. Mówię, o, fajnie, sreberko. No, ale się okazało, że w pośrodku dziurka i jest to zwykły guzik. No, ale tak zaczęliśmy w lany, tak ja zacząłem w lany poniedziałek. Poszukamy jeszcze troszkę, może będzie co lepszego. Powoli dochodzę do miejsca, gdzie wyskoczył Ludwik. A po drodze, no co tam wyszło? Kilka pocisków do tej pory i to pełen przegląd od broni czarnoprochowej, od broni współczesnej, takiej mocno militarnej, a teraz grot od starej broni. Rzymska włócznia, jak widzicie. Oczywiście żartuję, to jakaś maszyna rolnicza. Pewnie jakaś dziabka, nie mam pojęcia. Ale zabawnie to wyglądało, jak z ziemi wyszło. Poważny grot, prawda? Piotrek dzwonił do farmera. Dostaliśmy zgodę na wejście na inne pole. Może zaraz się przeniesiemy. Tymczasem tutaj mi wyskoczyła krągłość, ale to destrukcik zdecydowanie. Aczkolwiek bardzo blisko miejsca, gdzie poprzednio znalazłem tego Luisa, tego jejku. No, jejku, zabrakło mi imienia w głowie. Jak go możemy określić? Ludwika, o, Ludwik. Właśnie, po polskiemu to Ludwik. No, także chyba będziemy robili przeniesienia na inne pole. Pogrzebiemy na nim. Oj, chyba to pole trzeba będzie jednak zmienić. Trzeba będzie zmienić, jest kolejna monetka. Ale, moi drodzy, współczesne 20 pensów, nieżyjący już królowej Elizabeth II. Pewnie jakbym się skupił, to bym i datę znalazł. 2000 nad moim kciukiem, tutaj 20, po drugiej stronie powinna być reszta daty, ale albo jest nieczytelna, albo jest brudna. Wracamy do tego. 2003 rok chyba. Pozdrawiam serdecznie. Choć średnia wieku moich widzów to jest 30+. Tak młodych osób to raczej nie mam na kanale, no ale... Ale na wszelki wypadek pozdrowie, upadła. Upadła sobie monetka. Hej, chodź. Chodź do sakwy. Piotrek ma ładnego Krotonbela w całości i dużego pensa George'a III. Naprawdę dużą, masywną też monetkę, fajną. Ze mną pole leci w kulki. Mam już chyba z 20 różnego kalibru kulek ołowianych. No i teraz wyskoczył na parsteczek. Szkoda, że depnięty. Może się uda rozprostować, chociaż cienka blaszka. Powoli zmierzamy do autka i jedziemy na drugie pole. Powiem wam tak, myślałem już, że pole dzisiaj nam śmigusowo, digusowo zło i dupę zupełnie. Zupełnie i całkowicie. Jesteśmy na trzecim polu, tak w ogóle. Jesteśmy na trzecim polu, moi drodzy. Drugie pole było taką porażką, że jest.
że nieporozumienie. Trzecie pole też rozwiezione, jakiś Green West, mnóstwo śmiecia. Czekajcie, pomniejszę obraz, bo żeby to jakoś ładnie pokazać, bo ja już widziałem go w tej grudce. Byłem pewny, że to właśnie hamerek. Że to właśnie hamerek, byłem pewny. Piękny chyba jakiś Eduardo. No trzecie pole i ponownie porażka, łuski, guziki, łuski, kulek muszkietowych mam w sumie chyba koło setki. No dramat. Dostaliśmy w tyłek z Piotrkiem. Pole nam złoiło tyłek, zlało nam tyłek na śmingus dingus. Dosłownie zlało nam tyłek, w pełni nie rozumiało znaczenia tego słowa, więc podeszło do tego w taki, a nie inny sposób. No ale teraz uratowane i znowu ostatni sygnał. Gdzieś tutaj jest samochód, ja idę, Piotrek już chyba pod autem. Tak, już doszedł do samochodu. Ja już też zmierzam do auta i po raz drugi w ostatnich dniach ostatni sygnał jest tym właśnie szczęśliwym sygnałem. Taka jestem blondi, tak. Tak jeszcze w ramach ciekawostki. Tak w Anglii trzyma się świnki wolnego chowu. One chodzą sobie, mają ogrodzoną łączkę. Takie domki, bunkierki. I sobie tak buchtują. I są szczęśliwymi świnkami, prawda? I kolczyki ma żółte i niebieskie. Świnka prosiątko. Tam gdzieś biegało całe stado małych prosiaczków. Zajrzymy do nich później. Jak jeszcze biegają. Prosiaczki oddaliły się gdzieś tam hen daleko na spacerek. Już tam nie mam ochoty za nimi biegać. Tutaj w domku widać panią gospodynię. Rządzi sobie w swoim bunkierku. A ja jeszcze wam szybciutko pokażę fanty Piotrka i na dzisiaj będę dziękował za uwagę. To trzeci destrukt. Następny destrukt. To chyba jest token, bo jest cinusienki, ale no, 25 centuli LK guzik. Jedyny, który jest, to widać, że tu posrebrzany. Coś takiego jeszcze mi wiesz, ale to muszę zobaczyć, bo tu po tej stronie są jakieś zdobienia. Też mógł tak, być guzik albo napa. Guzik. O, krotonbelik. Krotonbelek fajny. Tak, piękny, będzie zawsze dzwonił. No tu jakieś brązy. Kawałek bakla. I tu nie wiem, czy to nie jakaś końcówka. Ale też jakiś brązik. Tu są jakieś zdobienia, ale to trzeba oczyścić. No, także Piotrek trochę nakosił, jak widzicie. Wow. Przynajmniej blaszek ma, normę wyrobił. Normę wyrobił. No to jest najbardziej szczęśliwy z tego George'a. Aha, George jest fajny. Hedzik, tylko go teraz tak. George jest ładny. Dobra, fajnie go powiększyło. Tak? Aha. Ładnie widać twarzyczkę. No tu z tyłu baba. Warkoczyka, nie? No. Ale słabo. Może duża, masywna moneta, potężna, fajna. Ja w pierwszej chwili myślałem, że to jest ten kardiul. Ja też tak w pierwszej chwili myślałem, ale za cienki, wiesz? No. Za cienki. Przepraszam, że siąpię nosem, ale chłodna. Piotrek jeszcze narzekał na pole i dostaliśmy żółtą kartkę tam na górze. Tak. Spadł nam krótkotrwały deszcz. Ja śmigo z niego z pełnej krasie. Tak jest. Dobra, tak, słuchajcie. Trzy pola zaliczone, mówili w komentarzach pod poprzednim filmem, że do trzech razy sztukę. Ja byłem pewny, że będzie dobrze. No jak wyszło, tak wyszło. Dziękuję za uwagę, bądźcie zdrowi, uśmiechajcie. Pozdrawiam. Przepraszam. Kurde, uśmiechajcie się często, niech moc was nie opuszcza. Hej, papa. Pa.